Partii 45 na Wyspę. Przypomnę, że w 1999 roku po raz pierwszy zaprosiłem młodzież harcerską, abyśmy w tej historycznej godzinie spotkali się na Westerplatte, wyrazili swego rodzaju empatię historyczną, poczuli, co to znaczy świt 1 września. Oczywiście trochę zmyślili, mówili, że to inny był trochę czas, 35-letni, zimowy, tak istotny. Natomiast cieszę się, że po 11 latach ta moja propozycja, to moje zaproszenie, ten pomysł zyskał poparcie i dzisiaj się wpisał jako stały punkt w kalendarzu obchodów II wojny światowej. Szanowni Państwo, Westerplatte jest bardzo wyrazistym symbolem świadomości nie tylko Polaków, ale Niemców. Kiedy parę lat temu przygotowywaliśmy strategię Marki Gdańskiej, przeprowadziliśmy bardzo drobiazgowe badania opinii publicznej wśród Niemców, Szwedów i Brytyjczyków. Wśród Niemców Westerplatte, Gdańsk w kontekście obok Solidarności Jana Walesy był najbardziej wyraziście odbieranym elementem tożsamości czy wizerunku Gdańska i Polski. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że co prawda mamy przed nami jest rocznica tak zwana nieokrągła, 71, ale te moi pracownicy z Kancelarii Prezydenta zaproponowali do współpracy z panem Bogusławem Głoszańskim nowe rekonstrukcje działań wojennych, aby w pewnym sensie uatrakcyjnić to tę uroczystość, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przyjedzie na tę uroczystość więcej Gdańszcza, mieszkańców pobliskich miast. I my chcemy konsekwentnie dziś w przyszłości inwestować w utrwalanie wizerunku Westerplatte. Budowa tego muzeum nie boi się, której konkurs architektoniczny zostanie już rozstrzygnięty też w pierwszym czasie. Działania rekonstrukcji obiektów placówki na Westerplatte, które są podejmowane przez Muzeum II Wojny Światowej, rewitalizacja Westerplatte. Wszystko to służy, aby ten wizerunek utrwalić. Jestem przekonany, że Westerplatte nie tylko w sensie historii i wartości, które z tej opowieści o obronie wynikają, ale jestem przekonany, że dopisanie kolejnych rozdziałów opowieści o Westerplatte przez na przykład ojca świętego Jana Pawła II w 1987 roku na spotkaniu z młodzieżą, to jest to nie tylko szansa, ale pewnie uważam, że to pewność, aby ten przekaz nie był tylko przekazem historycznym, takim tradycyjnym, materiologicznym, ale właśnie przekazem bardzo współcześnionym, pokazującym, że właśnie każdy z nas musi mieć swoje Westerplatte, parafrazując słowa Jana Pawła II. I wobec tego można uniwersalnie uczynić przekaz o naszym gdańskim Westerplatte. Jak pamiętacie Państwo, rok temu zaproponowałem ministrowi obrony narodowej, na razie z tego nie skorzystał, mam nadzieję, że będziecie mu przypominali, aby minister obrony narodowej wykorzystał Westerplatte do rutynowych przysięg wojskowych czy jakichś promocji oficerskich. Sądzę, że tutaj wspaniałym przykładem jest chociażby izraelska masada, gdzie opowieść ze starożytności obrony Żydów tej bardzo wysoko umiejscowionej zespołu obronnego współczesne państwo Izrael właśnie wykorzystuje do budowania postaw państwowych wśród Żydów, obywateli Izraela. Mi się wydaje, że to też jest ta ścieżka, w której powinniśmy wystąpić. Bardzo dziękuję panu Bogusławowi Głoszańskiemu za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję moim współpracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czym się dla mnie jest to
zgodne z Westerplatte, potem oczywiście brama została wysadzona, aby było zgodne z prawdą historyczną. Teraz na Westerplatte robić nie będziemy, tego żałuję. Natomiast chciałbym bardzo wykorzystać właśnie fragmenty tego widowiska, robionego z ogromnym nakładem sił i środków przez Telewizję Polską, ale będzie ono nowym wymiarem rekonstrukcji, którą tam na Westerplatte otworzymy. Oczywiście Westerplatte to jest 7 dni walki, bohaterstwa, męczeństwa. My mamy do dyspozycji tylko 20 czy 30 minut. Zdecydowałem się opowiedzieć o losach jednego najważniejszego miejsca na Westerplatte, czyli placówki Prom, która ze względu na swoje usytuowanie była narażona na najsilniejsze ataki i na nią pierwsze uderzenie spadło. O tych żołnierzach, którzy bronili tej placówki, będziemy odtwarzać tę placówkę z worków, z siatek maskujących, z ziemi usypanej na workach, bo kopanie, rycie, trafika, budowanie tam tej placówki było po prostu niemożliwe. Tak więc będziemy odtwarzać tę placówkę jako scenografię. Zostanie obsadzona przez 21, tak jak historycznie to było, żołnierzy, którzy będą ją bronić, łącznie ze sceną wycofania się, kiedy już nie mogli obrońcy placówki wytrzymać niemieckiego uderzenia, wycofali się, ale nie wycofali się do wartowni numer 1, aby stamtąd dalej się bronić. Bardzo się cieszę, że obchody tak ważnej rocznicy, pan prezydent mówił, że właśnie każdy naród szuka tego swojego szczególnego miejsca. W Izraelu jest to Masada, forteca obroniona przez garstkę Żydów przeciwko armii rzymskiej. Niestety nie obronili jej. Czy to są Termopile? My mamy takie miejsce. To jest Westerplatte. I ono powinno stać się takim naszym miejscem szczególnym w naszej pamięci, gdzie garstka naszych żołnierzy tak pięknie broniła. Ja przyznam się, w książce Ochrona żołnierza napisałem o Westerplatte, ale porównywałem Westerplatte do belgijskiej twierdzy Ebenemaro. To była gigantyczna, jest świetnie zachowana, bo nie była zniszczona, twierdza w Belgii, gdzie tutaj broniło 800 żołnierzy, ukrytych 25 metrów pod ziemią, na górę wystawiając tylko bunkry, kopuły pancerne. Przyleciało na szybowcach 80 niemieckich komandosów 10 maja 1940 roku. Po 36 godzinach 800 żołnierzy belgijskich wyszło z tej gigantycznej twierdzy z rękami do góry. Na Westerplatte proporcje były odwrotne. Około 200 żołnierzy broniło się przed 2000 żołnierzy niemieckich, byli ostrzeliwani przez pancernik, byli bombardowani z powietrza, wytrzymali 7 dni. Oddali się wtedy, gdy zabrakło amunicji. I tak jak Belgowie chcieli zapomnieć o swojej twierdzy Ebenemaro, tak my nie możemy zapomnieć o Westerplatte. Cieszę się bardzo, że ten rok, najbliższe dni uroczystości 1 września będą temu służyć. Bardzo dziękuję. Pod samego pomnika jego podnóża. Ma to służyć temu, aby większa część osób zainteresowanych miała możliwość pełnoprawnego udziału w tym procesie, bez takiego ścisłego podziału na wieków i mieszkańców. Niesie to jednak ze sobą pewne ograniczenia, mianowicie osoby uczestniczące będą podlegały tak zwanemu sprawdzeniu biotechnicznemu. Dlatego bylibyśmy wdzięczni, gdyby wszyscy zainteresowani pojawili się już na miejscu rekonstrukcji uroczystości w okolicach godziny 4:29. Uruchomimy specjalne kursy autobusów ZTM, podstawi te autobusy. Dostaliście Państwo rozkład jazdy. Pierwszy autobus wyjeżdża z Pędli w Oliwie o godzinie 3:30. Przejeżdża przez dworzec PKP we Wrzeszczu i dworzec PKP w Gdańsku. Oczywiście nie ma takich obostrzeń jak w ubiegłym roku, więc można dotrzeć na Westerplatte swoim prywatnym samochodem. Będą na takie linii udostępnione również dla osób, które chciałyby dotrzeć indywidualnie. W samej rekonstrukcji na tej chwili, tak jak pan prezydent mówił, to jest pomysł, który praktycznie pojawił się tydzień temu dzięki panu redaktorowi Łuczeńskiemu,
podziękować konserwatorowi zabytków wojewódzkiemu oraz Muzeum Wojny Światowej, które współpracuje z nami w tym zakresie. Dziękuję. Będzie 2 platformy 68 cm w wysokości. Druga zwyżka dla działa w lewej, w prawej stronie komunii. To będzie po prostu na termin wychodzony. Będzie to mógł też podejrzeć kamery. Przejście w trakcie imprezy po części oficjalnej będzie kilka fotoreporterzy przenieśli się z dolnej z dołu na pomnik, ale tylko przewidziane jest miejsce na wozy transmisyjne w tym miejscu. To jest jak każdy, to jest deptak i droga, która okala pomnik. Tutaj będzie miejsce na wozy transmisyjne. Tutaj będzie realizacja, będzie możliwość podpięcia się do obrazu oraz na dźwięku dla wozu transmisyjnych. Dla ekip z kamerami i dziennikarzy radiowych będzie tutaj postać dziennikarska na podejście. Całość konstrukcji odbywa się na poważnym planie. Części oficjalne wystąpienia, to jest ten mały tutaj punkt, gdzie będą mogli zabierać głos pierwszy teren zielony jest to sektor dla osób szczególnie chronionych. Sektor tutaj w prawej stronie drugi jest ogólnodostępny. Z prawej strony mamy wejście, ochrony rządu, to będzie właśnie sprawdzanie osób przybywających. Całość imprezy będziemy realizować z 4 kamer. Będzie kamer 7-metrowy, stepi kamer i 2 kamery stojące. Również realizacja będzie 2 kamer z rozwodownika. Wszystko będzie wyświetlane na 2 telewizorach 4x3 metry. Pierwszy stoi tutaj po lewej stronie, drugi będzie stał w prawej stronie całego. Draga Sebastian, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Lądowej Obrony Brzeża. Nasza grupa została poproszona o koordynowanie od strony rekonstruktorów rekonstrukcyjnej przebiegu inscenizacji walk na Westerplatte w dniu zbliżającym się 1 września. Na inscenizacji weźmie udział około 60 osób, z tego 21 osób na stronę polską, 40 na stronę niemiecką. Staraliśmy się, aby w inscenizacji wzięło jak najwięcej udział grup miejskich. Zostały zaproszone 4 grupy, oprócz naszej grupy jeszcze grupa rekonstrukcji historycznej 2. Morskiego Pułku Strzelców. Nasza grupa odtwarzała stronę polską, natomiast na stronę niemiecką zaprosiliśmy grupę rekonstrukcji historycznej Barbarossa oraz przedstawicieli trójmiejskich grupy rekonstrukcji AA7 grupy ogólnopolskiej. W sumie mogę się pochwalić, że przyjadą grupy aż z Sanoka. W trakcie rekonstrukcji będzie odtworzony przebieg walk w rejonie placówki PROM. Będziemy starali się w miarę wielnie otworzyć przebieg tej walki. Będzie to urozmaicone pokazami na telebimie materiałów filmowych, które przygotował już wcześniej pan Wołoszański. W rekonstrukcji będzie użyta broń palna, dość dużej ilości. Mogę tylko tyle zdradzić, że każdy rekonstruktor będzie miał broń strzelającą. Dziękuję bardzo. Dodatkowo chciałbym nadmienić, iż nasza grupa już 31 zaprasza na Westerplatte, gdzie zostanie przygotowany obóz wojsk polskich. Będzie można zobaczyć obozujących żołnierzy polskich już na żywo. Nie, od 31, praktycznie do popołudnia 1 września. Dziękuję bardzo.